no to jest właśnie ten ostatni element, czyli ten ITIL Practice Manager. Tak jak powiedziałem, to jest takie najnowsze dziecko, tak? Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale niech będzie ostatnie wydanie, które nam się tutaj pojawiło. No i tutaj, słuchajcie, tak jak sygnalizowałem, pojawia się cały obszar. Widzicie, po lewej stronie ten obszar jest wypisany, tam widzicie skróty. Te skróty to są nazwy praktyk, tak? Natomiast dzisiaj nas interesuje tak naprawdę ten pierwszy obszar, czyli Monitor, Support and Fulfill. I tutaj, słuchajcie, w ramach tego szkolenia tak naprawdę poruszamy się w pięciu obszarach, które, jak widzicie, są też tutaj wymienione. To są obszary bardzo mocno operacyjne, tak? Jak się popatrzy na większość organizacji, znowuż to nie chodzi o organizacje tylko właśnie IT, ale co do zasady większych organizacji, które IT w sobie gdzieś tam mają, no to tam zazwyczaj pojawia się jakiś service desk. On może się inaczej nazywać, może się nazywać helpdeskiem, to jakby nie o to chodzi, ale mamy jakiś obszar wsparcia. No większość firm zarządza incydentami w taki czy inny sposób, by zarządza requestami, czyli takimi, bym powiedział, codziennymi wnioskami, najczęściej od użytkownika o jakąś usługę, o zmianę hasła, o nowy komputer, o jakąś prośbę o informację, prawda, dostęp do zasobu albo cokolwiek tam jeszcze innego. No i oczywiście monitorowanie, tak, monitoring and event management, czyli zarządzanie zdarzeniami, szeroko rozumiany monitoring, no też coś, co większość organizacji robi, najczęściej znowuż przy wykorzystaniu technologii oczywiście, tak? I tak naprawdę tutaj Wam wrzuciłem w prawej stronie, to są tylko i wyłącznie okładki z właśnie pięciu praktyk, które są omawiane w ramach tego obszaru, tak? Czyli widzicie po prawej stronie. Tak jak sygnalizowałem, te praktyki, nawet jeżeli Wy dzisiaj je znacie, bo, no nie wiem, byliście może na szkoleniu Foundation, a może na przykład byliście na którymś ze szkoleń z tej ścieżki Intermediate, nie wiem, na CDS-ie, tak, czyli na Create, Deliver and Support, mamy chyba 12 praktyk jest omawianych, tak, na High Velocity IT, jak dobrze pamiętam, chyba 14 praktyk jest omawianych. Nawet jeżeli byliście na takim szkoleniu i któraś z tych praktyk już była w ramach tego szkolenia omawiana, to na Practice Managerze te praktyki będą omawiane szerzej, znaczy będą pojawiały się oczywiście rzeczy, które były wcześniej, takie chociażby jak cztery wymiary, o których wspominałem, tak? Czyli będziemy omawiali praktykę przez pryzmat właśnie ludzi, organizacji, procesów, pojawi się informacja, pojawi się technologia, pojawią się dostawcy, pojawią się partnerzy, to wszystko będzie, natomiast pojawią się również nowe obszary, pojawi się dużo większy nacisk właśnie w obszarze technologicznym, pojawi się nacisk w obszarze tego capability model, tak, to są takie rzeczy, które tutaj mamy. Pojawi się dużo większy nacisk i to też mogę Wam z doświadczenia już powiedzieć, że potem się to pojawia na egzaminie. Pojawi się chociażby, czy pojawią się rzeczy związane z mierzeniem, tak, i z raportowaniem, tak, czyli tak zwane practice success factors i potem mamy odpowiednio do nich metryki. Więc tutaj też fajne informacje, szczególnie dla osób, które albo budują takie procesy w organizacji i jakby zastanawiają się potem, w jaki sposób je mierzyć, w jaki sposób je weryfikować, w jaki sposób sprawdzać, czy one dostarczają jakąkolwiek wartość, albo na przykład firmy, które być może mają już te procesy zaimplementowane, mają praktyki zaimplementowane w takiej czy w innej postaci, natomiast jakby czują, że to nie jest to, tak? Czują, że jakby tam trzeba coś jeszcze z tego wycisnąć albo da się coś jeszcze wycisnąć, no to myślę, że też warto sobie do tego typu publikacji zajrzeć, tak? I te obszary są, słuchajcie, tutaj omawiane, tak? Czyli taka strategiczna decyzja, troszkę to podsumowując, taka strategiczna decyzja gdzieś na poziomie właśnie Axelosa, PeopleCertu została podjęta, że promujemy, tak? Że chcemy wypromować praktyki, bo one dzisiaj są, słuchajcie, tak? Są dzisiaj omawiane, są omawiane na wszystkich poziomach, ale też chyba jakby z własnego doświadczenia mogę powiedzieć i to jest trochę może takie moje prywatne zdanie, ale też uważam, że one dzisiaj w tej postaci, w której są, jakby są dość mocno niedoceniane. Uważam, że z nich też płynie największa albo jedna z największych wartości w ogóle, jeśli chodzi o ITIL wersji czwartej. Więc ich promowanie na pewno jest jak najbardziej fajnym kierunkiem. No i tutaj też dokładnie to robimy. Już nie będę tutaj omawiał, co jakby kryje się pod każdym obszarem. Wydaje mi się, że te obszary też są dość dobrze
znane. Później widzicie, tak, że będziemy te obszary też rozwijali, będziemy dodawali kolejne. Jak widzicie, jest pomysł na plan Implement Control, Collaborate, Assure, Improve, tak, więc to takie obszary, one, tak jak wspominałem, są jeszcze gdzieś tam na etapie tworzenia, budowa, a za chwilkę dosłownie się będą pojawiały. Dobrze, to tyle chyba, co tutaj chciałem powiedzieć. Powiedziałem mniej więcej przynajmniej, tak, o czym tutaj mówiłem w kontekście każdej praktyki. Jeśli chodzi, słuchajcie, o egzamin, tak, tutaj jeszcze w dwóch słowach, to jest bardzo podobnie. Znowu, jeśli chodzi o taksonomię Bluma, mamy dwójki, trójki, no nam się nic nie zmienia, tak? A, przepraszam, zapomniałem powiedzieć jeszcze przy poprzednim, że to może być taki computer-based albo web proctor, tak? Czyli może być tak, że egzamin zdajemy w ramach szkolenia, czyli na końcu szkolenia zdajemy egzamin razem z trenerem, ale z tego, co pamiętam, do dzisiaj jest to tylko i wyłącznie taka możliwość w przypadku grup zamkniętych, albo, prawda, my mamy taki tak zwany web proctor, czyli idziemy na szkolenie, dostajemy voucher na egzamin, no i potem przy wykorzystaniu tego vouchera jakby już samodzielnie podchodzimy do tego egzaminu. Vouchery najczęściej są ważne przez rok czasu, czyli mamy 12 miesięcy na to, żeby ten egzamin znać, aczkolwiek ja zawsze mówię, staram się to powtarzać, że jakby taką dobrą praktyką i dającą potem najlepsze rezultaty, najlepsze efekty na egzaminie, to jest podejście do egzaminu mniej więcej w ciągu 2-3 tygodni maksymalnie od momentu, kiedy szkolenie się zakończyło, że potem też egzamin się zaczynamy odkładać, przeciągać, bo to wiadomo, nigdy się nie chce, nie ma czasu, są zawsze ciekawsze rzeczy do zrobienia, wiem po sobie, to potem ten egzamin staje się coraz trudniejszy, zaczynamy naprawdę zapominać te rzeczy, które gdzieś tam na szkoleniu były. No i potem, jeżeli podchodzimy do takiego egzaminu, nie wiem, po 9 miesiącach, po 10, 12, no to może się okazać, że tak naprawdę całą naukę musimy zacząć od początku, czego pewnie byśmy chcieli uniknąć. Cały czas mamy prawie 2 godziny dla osób, które nie piszą w swoim własnym języku, czyli mamy tego czasu, jest tak jak powiem, sygnalizowałem dużo. Mamy 26, znaczy mamy 60%, nie będzie 26 tutaj, muszę to skorygować, to jest 65%, ale z 60 wydaje mi się, że to chyba jest 39, przepraszam tutaj moje przeoczenie, chyba 39, jak dobrze pamiętam, to można sprawdzić, czy tutaj 65% z 60. Natomiast jakby różnica jest taka, że mamy więcej pytań, tak, jest ich więcej, czyli ta presja czasu zaczyna nam trochę rosnąć w porównaniu do tych poprzednich, ale cały czas, jak powiedziałem, to nie będzie jakoś bardzo mocno odczuwalnego czasu, proszę mi wierzyć, cały czas jest wystarczająco dużo, tak, mimo tego, że mamy 20 pytań więcej. Pytania są też krótkie, słuchajcie, tak, te pytania raczej, samo pytanie jako takie, to jest najczęściej, wiecie, 1, 2, czasami 3 zdania, odpowiedzi to są takie dosłownie jednoliniowe, nie ma tego czytania sporo, czasami dostaję takie pytania, jak z poziomem języka na przykład, czy ten język jest jakiś bardzo trudny, no to jakby ciężko mi ocenić, bo to każdy jakby wie najlepiej, jak się z językiem czuje, natomiast wydaje się, że to nie jest jakiś bardzo skomplikowany język angielski, który najczęściej jest wybierany do egzaminów. Natomiast jakby no też to nie jest taki język, bym powiedział, bardzo, bardzo podstawowy. Pytania są układane w dużej mierze przez Brytyjczyków. To czasami widać, że oni gdzieś tam lubią się troszeczkę tym językiem pobawić i to gdzieś tam potem w pytaniach lekko wychodzi. Pamiętajcie, że zawsze można korzystać ze słownika, tak? Jakby on jest dozwolony, musi mieć taką postać książkową, czyli tam żadne takie Google Translators ani podobne usługi oczywiście nie wchodzą w grę, ale taka książka jak najbardziej tak. Czyli 60, jeszcze raz powtarzam, 65, ale z 60 chyba tu będzie 39, jak dobrze pamiętam. Punktów, tak, które trzeba uzyskać. To jest taka drobna różnica, natomiast jakby, jeśli chodzi o pozostałe elementy, tutaj się nic nie zmienia. Forma egzaminu, wszystkie wymagania takie technologiczne, tutaj jakby nic w tej kwestii się zupełnie nie zmienia.